Radio Concita. Bezpieczeństwa sieciowego, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, nasz gość. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie doktorze, koniec ubiegłego tygodnia, weekend i ataki hakerskie na wiele krajów, wiele organizacji, no między innymi system informatyczny brytyjskiej służby zdrowia, hiszpańskie sieci telekomunikacyjne, zamykane były szpitale, przychodnie, bo nie było tu do danych medycznych. Premier Wielkiej Brytanii mówi o tym, że nic nie groziło danym medycznym pacjentów, ale te utrudnienia się pojawiły. Zresztą jak jest naprawdę, czy groziło, czy nie groziło, to pewnie też się nie dowiemy. Skąd ten nagły atak, łącznie 230 tysięcy komputerów w kilkudziesięciu krajach? Ta liczba zresztą rośnie. Ja słyszałem o 99, ale to jest już chyba przestarzała dana. Te dane zmieniają się czasem, dlatego że w tej chwili już mamy do czynienia z pewnymi mutacjami tego robaka, tak należy to określić, który rozpoczął tą widoczną część infekcji, tak jak ojciec wspomniał, w piątek, to była powiedzmy 7-8 rano, wtedy jakby się uzewnętrznił. Ale tu wydaje mi się, że należy jedną rzecz powiedzieć. Mówi się o około 200 tysiącach, tam nieco powyżej, infekcji, no to obiektywnie rzecz biorąc to nie jest dużo. Już wyjaśniam. W niedalekiej historii, bo gdyby popatrzeć na ostatnie powiedzmy 2 lata, mieliśmy robaki, wirusy, malware, jakkolwiek by to zwać, złośliwe oprogramowanie, nazwijmy to umownie, które infekowało miliony maszyn. Tyle, że te infekcje nie następowały tak nagle. Nie było po prostu takiego skoku, nagłego wzrostu tej liczby. A druga rzecz, że te infekcje pozostawały zwykle niezauważalne. I może się wydawać, że tutaj mamy do czynienia z jakąś wielką sprawą. Obiektywnie nie jest to wielkie, choć trzeba przyznać, że nagłe. Natomiast przyczyna zawsze jest ta sama. Każde oprogramowanie zawiera pewną ilość błędów. No te błędy osobną kwestią jest konsiderą, ale no te błędy, gdy są naprawiane przez producenta, no to wydawałoby się, że zdroworozsądkowym obowiązkiem użytkownika jest, o ile to możliwe, to są pewne niuanse, które należałoby wyjaśnić, ale to może później. O ile to możliwe, należałoby takie poprawki bezpieczeństwa instalować. No i na lukę wykorzystywaną do infekcji przez tego robaka, o którym tu rozmawiamy, poprawki bezpieczeństwa były 2, jeśli nawet nie 3 miesiące temu. Czyli chyba tak samo chcą, powiedziałbym. Zostali dotknięci ci, którzy faktycznie zostali tym dotknięci. Większość przypadków. No ale to znaczy, że co? Że te sieci odpowiednika na przykład NFZ polskiego w Wielkiej Brytanii, że hiszpańska Telefonika, że rosyjska sieć komórkowa Megafon, czy niemieckie koleje nie zaktualizowały sobie łatki? Nie mogę tutaj mówić o szczegółach dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw, że jeszcze jakby nie są nam znane tu w całej rozciągłości i pewnie nie każdy je ujawni, bo by musiał się nierzadko wstydzić. Ale no, to podam może dla przykładu fakt, że ten robak rozprzestrzenia się przez usługę udostępniania plików i drukarek w sieciach Windowsowych. Z założenia ta usługa została przewidziana dla lokalnych sieci. Tymczasem
można znaleźć informację z 20 któregoś kwietnia, chyba 8 kwietnia, choć nie jestem tutaj pewien. Jeden z researcherów, jeden z badaczy bezpieczeństwa zrobił taki, nie jakiś bardzo restrykcyjny, taki eksperyment, w którym postanowił poszukać komputerów, które mają publiczny adres IP, a więc podpięte są z pełnym dostępem do internetu i mają włączoną tą usługę, i znalazł ich ponad 4 miliony. Czyli tu widzimy pewnych zaniedbań, gdzie coś, co jest przewidziane do użytku lokalnego, jednak jest do dostępu publicznego. Druga rzecz jest taka, że wszystko i każdy temat bezpieczeństwa jest to temat, który należy rozważać w kategoriach zarządzania ryzykiem. Wiadomo, że serwisowanie oprogramowania i sprzętu kosztuje. I gdy mam w użyciu, w zastosowaniach produkcyjnych systemy o niewielkim znaczeniu, może faktycznie mi się nie opłacać ze zwykłej ekonomicznej kalkulacji utrzymywać ich w należytym stanie. Gdy koszt posprzątania po katastrofie jest mniejszy niż koszt utrzymywania, powiedzmy, takiego stanu należytego, no rozsądne jest, że każdy przedsiębiorca wybierze ten wariant, w którym godzi się na obiektywnie zaniedbania, choć jego biznesowi to nie grozi. No, może przestój dnia pracy jest tańszy niż należy tej gotowości przez dłuższy czas. Mam tylko nadzieję, że wszyscy, którzy zostali dotknięci akurat tym atakiem, liczyli się z tym. Trochę przykro, jeśli dotknął on tych, którzy się tego nie spodziewali. Część ekspertów łączy ten atak z grupą hakerów The Shadow Brokers, która może być związana z informatykami pracującymi niegdyś dla amerykańskich służb specjalnych. Tam mowa jest o tym, że użyto m.in. fragmentów algorytmów, za pomocą których amerykańska agencja NSA włamuje się do innych sieci komputerowych. Była też mowa o okupie za udostępnienie kodu do odblokowania zainfekowanego komputera. To była ta waluta bitcoinowa, wirtualna, $300 na konto to bitcoinowe, i masz odblokowany komputer. Znaczy, Shadow Brokers jest to inicjatywa, która ujawnia pewne mechanizmy, które były dostępne dla amerykańskich służb. Więc być może w kontekście tego ataku należy zastanowić się także bezpieczeństwem naszych instytucji, tych powiedzmy prywatnych, ale tych instytucji również publicznych, bo nie jest tajemnicą, jeśli popatrzy się na ogłoszenia przetargowe, że nasze instytucje publiczne stoją oprogramowaniem amerykańskim. Więc jeśli agencje amerykańskie mają możliwość takiego tylnego wejścia do tychże systemów, no to być może w jakiejś części też mają wgląd w nasze wewnętrzne sprawy państwowe. I to jest rzecz, nad którą naprawdę należy się poważnie pochylić. Co do się zwrotu, tutaj tylko może jedna uwaga, bo znów te luki, które w tym przypadku zostały wykorzystane, no fakt ich istnienia przez Shadow Brokers został ujawniony w kwietniu. Ciekawostka jest taka, że przed tym ujawnieniem, bo w marcu, producent systemu Microsoft wydał łatę zabezpieczającą to wejście, więc tu też ciekawa rzecz, czy producent sam zauważył, że jest luka i ją poprawił, czy znów mamy sytuację z jakimiś kontrolowanymi wyciekami i pewni ludzie wiedzą o sytuacjach, które mają się wydarzyć wcześniej niż szeroka publiczność. Natomiast co do tej opłaty, no WannaCry, jeśli tak został uszczony, no żąda niedużej opłaty, to jest faktycznie 300 dolarów, ale chyba tylko przez pierwsze 3 dni, potem rośnie ta opłata. Natomiast tutaj tylko takie słowo uwagi, że ja bym się poważnie zastanowił, czy w ogóle warto płacić. Jeśli z tego co czytam, zauważono, że są udostępniane chyba tylko 3 portfele bitcoinowe, czyli efektywnie twórcy nie są w stanie śledzić, kto dokonał wpłaty, czy nie.
Tak więc, no, jeśli ktoś zapłaci, to pewnie i tak nic z tego nie zyska. Tak więc tutaj trzeba się dobrze zastanowić, czy w ogóle warto. Tutaj mamy do czynienia z tymi instytucjami, ale też sprawa cyberbezpieczeństwa państwa. Pan troszeczkę tego dotknął w swojej wypowiedzi. W przeddzień tego paraliżu, nazwijmy to, sieciowego, w Senacie Stanów Zjednoczonych Daniel Coats, dyrektor wywiadu USA, mówił o cyfrowym zagrożeniu ze strony Rosji. Mówi o tym, że posiada ona wysoko zaawansowany system, który przybrał w ostatnich latach wyraźnie agresywny charakter. No, mowa była też o tym, że mogły być próby manipulacji wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, jak przed drugą turą wyborów prezydenckich służby amerykańskie ostrzegały stronę francuską o podejrzanych zachowaniach sieciowych po stronie rosyjskiej. Pamiętamy sztuczne sparaliżowanie sieci energetycznej Ukrainy w 2015 roku. Jak ta wojna cybernetyczna dzisiaj, na ile jest możliwa i na ile ona w ogóle już dzisiaj tak naprawdę dzieje się w świecie, że jesteśmy na takiej wojnie cybernetycznej, z której być może taki przeciętny obywatel tego czy innego państwa w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Znaczy dla przeciętnego obywatela ta wojna, jak ja mogę się proszę nazwać, to jest nic innego jak doświadczanie w cyfrowym świecie tego samego, czego doświadczamy w tym świecie, powiedzmy, rzeczywistym, bo tak jak możemy być naciągnięci, oszukani czy okradzeni, chodząc po ulicy czy dokonując zakupów w sklepach, tak podobnie, znów nawiązując do tych incydentów, które właśnie mają miejsce. Tak tutaj mamy podobną sytuację, gdzie ktoś uzyskuje dostęp do naszego systemu, szyfruje pliki, domaga się okupu, co nie jest rozumową, bo z tym mamy do czynienia już od ładnych kilku lat. Tak więc to jest taki aspekt powiedzmy przestępczości. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa państwa to jest faktycznie interesująca kwestia, bardzo interesująca kwestia i szczerze mówiąc ja nie dziwię się zupełnie inicjatywom rosyjskim, czy też chińskim, czy kogokolwiek. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby Polska w ramach no jakby to powiedzieć, przygotowań do ewentualnych działań o charakterze wojennym, także podejmowała próby w zakresie zarówno defensywy, jak i ofensywy cyfrowej. Wydaje się to dość naturalne. No, w świecie, gdzie na jednego człowieka przypada to pani co najmniej kilka komputerów, poczynając od mikrofalówki, lodówki, poprzez telefon, aż potem komputer osobisty, samochód, sprzęt medyczny. To wydaje się, że dość uzasadnione jest, aby jakby to celować. No i tutaj faktycznie tam, gdzie dominuje oprogramowanie producentów amerykańskich, tam kraje, no tutaj także Polska, jest w trochę słabej pozycji, bo to oprogramowanie, które dostajemy od producenta amerykańskiego, na pewno, znaczy zwykle jest to oprogramowanie zamknięte źródłowe, a więc dostajemy pudełko, które wykonuje swoją funkcjonalność, owszem, ale oprócz tego może robić inne rzeczy. No i to jest bardzo, bardzo niekomfortowa pozycja. Dość naturalne wydaje się, że próbujemy, czy to my, czy inne państwa, czy ta wspomniana Rosja tutaj, próbuje wzmocnić tutaj swoją pozycję. No to te działania, które obserwowaliśmy przez wiele lat, no teraz po prostu przybrały taką postać bardziej cyfrową. No ale to też ciekawe, co pan doktor mówi, że nie tylko defensywa, nie tylko działania mające na celu uchronienie się przed takim zagrożeniem cybernetycznym, a bezpieczeństwo cybernetyczne, ale także być może ta ofensywa cybernetyczna za to bezpieczeństwo Polski odpowiadają ABW, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Obrony Narodowej. Pewnie warto trochę więcej tam zapytać się i pewnie dużo więcej się też nie dowiemy. Panie doktorze, a tak przeciętny użytkownik, przeciętny obywatel, żeby no, poczuć się w tym wirtualnym świecie, jak widzimy, niebezpiecznym także,
nieco bezpieczniej, czy w ogóle możemy czuć się bezpieczni w tym cyfrowym świecie, co zrobić, żeby no, to bezpieczeństwo przynajmniej na ile możliwe wzmocnić? Przy różnych okazjach mówimy o tym wielokrotnie i ja chyba powtórzę to samo niezmiennie, bo to są bardzo generyczne wytyczne. Myślę, że dużo pomogłoby, gdybyśmy wszyscy wykształcili sobie taką intuicję unikania w cyfrowym świecie tego, czego unikamy w tym świecie, nazwijmy to rzeczywistym. Jeśli ktoś pałęta się w dziwnych okolicach, zadaje z podejrzanymi ludźmi, podejmuje się jakichś działań, których niekoniecznie podjąłby się w świetle białego dnia. Jeśli ktoś próbuje zawierać transakcje handlowe, sprzedając lub kupując dziwne artykuły, ja to mówię, nie chcę mówić w konkretach, ale myślę, że każdy rozumie, w czym rzecz, to należy się spodziewać, że dziwne rzeczy będą się działy. No i pomyślmy, niech każdy popatrzy na swoją kłękę mikrofalową, telewizor, radio, czy jakikolwiek sprzęt AGD w domu. Czy wiemy, co on tak naprawdę robi? Albo inaczej, ci z Państwa, ojcze również, jeśli macie przed sobą jakiś ekran komputerowy, popatrzcie na ten komputer i spróbujcie sobie szczerze odpowiedzieć, czy w każdej chwili wiecie, co on robi. Sądzę, że nie. Jeśli odpowiedziałem to pytanie zupełnie szczerze, to sądzę, że nie. Mam tak, trzy monitory przed sobą i ogarnę tak. Jeśli nie mamy stuprocentowej lub takiej mocnej, dwucyfrowej pewności co do tego, że ten sprzęt robi tylko to, co chcemy, nic poza tym, to pozostają nam jedynie takie zdrowe nawyki. Jest alternatywa do oprogramowania zamknięto-źródłowego. Jest oprogramowanie otwarto-źródłowe, a więc takie, w którym twórca tego oprogramowania udostępnia kod źródłowy. Oznacza to dla nas, że choćby czytając ten kod źródłowy, wiemy, czego się spodziewać po oprogramowaniu. Tak więc, jeśli ktoś może, gorąco zachęcam, aby z oprogramowania zamknięto-źródłowego przejść na otwarto-źródłowe. Druga rzecz. Nie używajmy oprogramowania, które historycznie patrząc zawierało znaczącą liczbę luk bezpieczeństwa. Tu myślę, że konkretnie można wspomnieć o technologii związanych ze wtyczkami flaszowymi. Wiadomo, że tam były dziury w znacznej ilości. Należy się zastanowić, czy tego potrzebujemy faktycznie. Można bez tego żyć. Apple zablokował przecież to w swoich produktach już od jakiegoś czasu, więc myślę, że można z tego zrezygnować. Mówi się wiele o infekcjach przez na przykład pliki PDF. To nie sam plik PDF jest win, a czytnik, który ten plik obsługuje. Jeśli słyszymy o infekcji, która dotyczyła konkretnego oprogramowania, po prostu bądźmy zamienni. No ale przede wszystkim, jeśli są dostępne aktualizacje, to rozważmy dobrze, na czym nam bardziej zależy, czy na naszym bezpieczeństwie, czy na tak zwanej stabilności działania, bo wiele ludzi nie aktualizuje oprogramowania, dlatego że ta wersja, którą mają, działa. Grają nową, pewnie coś się zmieni, być może coś nie będzie działać. Faktycznie, jest to pewne ryzyko, ale z drugiej strony, no, te błędy, które były znalazłem w tym oprogramowaniu, u nas są dostępne, to nas naraża. Przedostatnia uwaga, róbmy kopie zapasowe. Tak oczywiste. A mimo wszystko, w przypadku tej infekcji, o której mówiliśmy tutaj, jeśli ktoś dysponował kopią bezpieczeństwa, to po prostu no, cierpi pewien przez tu pracę, ale efektywnie danych żadnych nie traci. Po prostu resetuje, kasuje wszystko, co zostało zainfekowane i instaluje sobie z czystych kopii, przywraca dane. Więc jedna rzecz to nie narażajmy się na ataki, a druga rzecz to bądźmy na nie przygotowani. Taki to wydaje mi się zdroworozsądkowe podejście. Należałoby tutaj zastosować. A więc kopie zapasowe, oprogramowanie, które historycznie
nie posiada zbyt dużej ilości luk, nie używamy rzeczy nam niepotrzebnych, nie podejmujemy ryzykownych działań. To chyba wystarczy. Najważniejsza ta złota zasada, czego nie robimy w realnym świecie i gdzie nie chodzimy w realnym świecie, nie zadawajmy się z takimi sprawami, obszarami, ludźmi, kontrahentami w świecie wirtualnym. Być może musielibyśmy zrezygnować z tego rozdziału na świat rzeczywisty, a wirtualny i jeden i drugi nazywać rzeczywistym, bo tak faktycznie jest. Może mniej namacalny, ale jak najbardziej rzeczywisty. Bardzo dziękuję. Pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa sieciowego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sieciowego. Medialne. Ataki medialne. Ataki medialne, proszę państwa. Ataki.